Pani wojewodo, została pani szefową PiS-u na Opolszczyźnie. Co to oznacza dla pani osobiście? Och, wielki sukces, wielki awans. I to taki awans, na który w życiu zawodowym się mocno czeka, bo ciężko się przez lata pracuje. Nie zabiega się, w moim przypadku tak było, że nie zabiegałam o to stanowisko, a jednakowoż pan prezes, pan Jarosław Kaczyński uznał, że ta zmiana, która nastąpiła na terenie województwa opolskiego, właśnie będzie na rzecz mojej osoby, to ja te stery przejmę, jeżeli chodzi o zarządzanie całymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. Ja powiem, że wyzwanie jest duże, bo zasób, jaki mamy, czyli członków, liczba członków to prawie 1000 osób, więc aż taka grupa ludzi aktywnych z wizją, którzy bardzo dużo chcą zrobić, więc i zarządzanie jest niełatwe, a rok też jest trudny, dwa razy wybory, ważne wybory. No właśnie, te ważne wybory to jest taki sprawdzian dla każdej partii. Jak wy się przygotowujecie do eurowyborów, tym bardziej, że jakby nie było, Opolszczyzna wspólnie z województwem dolnośląskim zawsze ma problem, jak ci przedstawiciele mniejszego regionu mają się przebić. Ja bym powiedziała w ten sposób, że jako formacja jesteśmy przygotowani bardzo dobrze, co udowodniliśmy w ostatnich dniach dwukrotnie. Po pierwsze, propozycja naszych kandydatów do Europarlamentu to bardzo mocna propozycja. To tuzy Prawa i Sprawiedliwości, tuzy w ogóle polskiej polityki, nazwiska znane, nazwiska akceptowane, nazwiska popularne, ale przede wszystkim to są osoby, które już tak wiele zrobiły dla racji stanu polskiej, dla jakości funkcjonowania w Polsce i są wiarygodne i wiemy na pewno, to wszyscy obywatele przyznają, że to są ci ludzie, którzy jeżeli pójdą do Brukseli, no sprawdzimy ich 26 maja, czy zyskali poparcie obywateli Polski, ale to są takie osoby, które będą walczyły o interesy Polaków, będą walczyły o interesy Polski. Więc propozycja naszych kandydatów do Europarlamentu to jest jedna z najlepszych propozycji. Pani wojewodo, to zaraz przejdziemy do tego drugiego wątku, ale powiedzmy o tych nazwiskach. Pani minister Zalewska, minister edukacji, potem pani minister Kempa, a kto z Opolszczyzny? To jeszcze, jeżeli pan pozwoli, będzie objęte tajemnicą, a to dlatego, że pozostałe miejsca, nie tylko zresztą w naszym okręgu dolnośląskim opolskim, ale w ramach całej Polski jest jeszcze opracowywane. Wciąż rozmawiamy. Tworzenie tak... Patryk, jaki będzie z naszego okręgu startować? Powiemy już, że będzie startować, tylko nie wiemy, z którego okręgu. Nie mogę tego powiedzieć. Proszę mi pozwolić nadal tę tajemnicę utrzymywać. Natomiast jedno jest pewne. Tak samo jak pierwsze, drugie miejsca na listach to są osoby bardzo dobre, tak pozostałe miejsca na listach będą obsadzały bardzo dobre osoby, bo chcemy, by te wybory do Europarlamentu były wygranymi wyborami. No to chcą wszystkie partie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie prezes Kaczyński ogłosił tak zwaną piątkę Kaczyńskiego czy Morawieckiego, bo już raz mówił o publicyści, tak raz tak. Czy ta piątka, no to nie jest takie kupowanie sobie elektoratu? Powiem tak, wyjaśnię już czyja piątka. Tym razem piątka Kaczyńskiego, piątka Morawieckiego to była w ubiegłym roku przed wyborami samorządowymi. Pan premier Morawiecki proponował piątkę. Ona się ziściła, ona została zrealizowana, a teraz piątka Kaczyńskiego właśnie przed wyborami do Europarlamentu, właśnie przed wyborami do Parlamentu Krajowego. Absolutnie nie kupowanie. To jest oczywiście narracja opozycji, która takimi kategoriami myśli. My myślimy zupełnie innymi kategoriami. My myślimy kategoriami dobra Polaków, dobra Polski. A to, że chcemy zostać sprawdzeni, że nie dajemy kiełbasy wyborczej, najlepiej świadczy fakt, iż pan prezes Kaczyński pięknie powiedział: sprawdzicie nas ostatniego dnia lata, bo każda z tych propozycji zostanie zrealizowana do końca lata. Proszę bardzo, trzynastka dla emerytów już od 1 maja. Każdego emeryta można zapytać, jak bardzo czeka, jak bardzo się cieszy. A jak młodzi się cieszą na wieść o tym, że każde dziecko będzie uhonorowane tymi 500 złotymi. Jak jeszcze młodsi się cieszą, czyli ci do 26 roku życia, którzy pierwsze pieniądze przecież zarabiają i te pieniądze nie będą obciążone podatkiem. O co chodzi? Chodzi o to, żeby młodzi ludzie, którzy wchodzą na ścieżkę zawodową, mieli poczucie, że państwo o nich dba i że państwo nie wrzuca ich do tego kotła, tych, którzy pracują na wspólną, solidarną solidarność społeczną. To, co myślę, jest ważne dla waszego powiatu, do powiatu kędzierzyńskiego,
Kozielskiego, bo ważne jest dla każdego powiatu, czyli infrastruktura. Kwestie związane z dojazdami. W Państwa powiecie przecież to jest wielki problem, co przecież chwilę temu dowiedzieliśmy się, że przewoźnik rezygnuje z przejazdów właśnie. Za kilka miesięcy te przejazdy mają zostać zlikwidowane. I tu moje największe pytanie, bo to było najbardziej niedokreślone w tym punkcie prezesa Kaczyńskiego. Jak wy chcecie to zrealizować? Znaczy, prywatna firma ma dostać pieniądze z budżetu państwa, żeby jeździła do tych miejscowości? Jak to ma wyglądać w praktyce? Proszę nie dywagować. We wtorek, 5 marca, pan premier Morawiecki ogłosi tak zwaną mapę drogową do całej piątki Kaczyńskiego. Także jakby technikalia, operacja, jak zostanie przeprowadzona, zostanie pokazana, upubliczniona. My nie mamy problemu z tym, żeby przejrzyście pokazywać, jak chcemy realizować najlepsze, dobre wnioski dla Polaków, rekomendacje dla Polaków. My chcemy to robić w sposób oczywisty i przejrzysty, transparentny. Tak samo jak premier Morawiecki nie miał problemu z tym, żeby powiedzieć. Te wspaniałe propozycje, ta cała piątka pana prezesa Kaczyńskiego będzie kosztowała 40 miliardów. My to obliczyliśmy, a obliczyliśmy, bo chcieliśmy wiedzieć, czy nas na to stać. Wiemy, że nas na to stać i to zrealizujemy.